to powinniśmy sobie pomyśleć, że nasze dzieci mają cały czas podpięty mikrofon. Mikrofon i nasłuchują, łapią, pamiętają, co my mówimy na ich temat. Bo to jest dla nich najważniejsza informacja o nich samych. Jak sobie wyobrazimy jeszcze raz malucha, niemowlę, takie małe, niemowlaczka, to on na swój temat nie wie niczego. Nic. Nie wie niczego. Nie wie, co to jest ten świat, co to jest światło, niczego nie rozumie. My uczymy wszystkiego. I uczymy go nazywać części swego ciała i uczymy go, czym są emocje, czym są uczucia, co to jest jedzenie. To paluszek, palec. To twoja rączka, to twoja nóżka, nosek. Gdzie masz nosek? Tu. Gdzie masz uszka? Tu. To jest takie fajne, bo się tak z dziećmi bawimy. Ja też pytam, gdzie ma nosek? Masz dwie rączki? No dwie rączki. Suka trzeciej rączki? No nie ma. Masz ogonek? Nie mam ogonka. Proste. My uczymy. Uczymy wszystkiego. Więc jesteśmy kimś bardzo ważnym. I nawet jeżeli nie mamy własnych dzieci, bo po prostu jesteśmy niepłodni, adoptowaliśmy dziecko, to rzeczywiście jesteśmy rodzicem, bo on prowadzi. Przy nim młody człowiek staje się dorosłym człowiekiem. To jest wielka misja, piękna misja do wypełnienia. Kiedyś myślałam, że może nikt mnie nie pokocha, nie zostanę żoną. To wyjadę do Afryki, do murzynków i będę tam opiekować się tymi małymi czarnymi środkami, które na pewno będą miały serca pragnące miłości i ja po prostu się zrealizuję w życiu jako misjonarka. Miałam plan B na siebie samą. Pan Bóg miał inne plany wobec mnie. Wiecie, my planujemy, a Pan Bóg zupełnie co innego robi z naszymi planami. My chcemy tak, a wychodzi inaczej. I jeżeli chodzi o nasze dzieci, jest zupełnie tak samo. Trzeba być pokornym wobec tego, jak Pan Bóg chce to nasze życie urządzić. On wie, co jest dla nas najlepsze. I czasami przeprowadzając nas przez takie strasznie dramatyczne doświadczenia. Nie rozumiemy tak, dlaczego teraz jest tak. Dlaczego to nasze dziecko jest takie trudne. My tego nie rozumiemy, bo nie możemy tego zrozumieć dziś. Ale po czasie to zobaczymy. Po czasie to zobaczymy, że te cierpienia, które dzisiaj nam się wydają nad wyraz trudne, tak naprawdę spowodowały dużo dobra w nas. Nawet choroba własnego dziecka może być wielkim dobrem dla reszty dzieci w naszym domu, w naszej rodzinie albo w otoczeniu. Na pewno znacie takie przypadki. Nie? Ktoś choruje, dzieci się modlą, ich dzieci, koleżanki się modlą, wszyscy się modlą nad kimś. I okazuje się, że ludzie się uruchamiają w jakiś taki sposób, zaczynają inaczej myśleć. Perspektywy im się otwierają inne. Zaczynają myśleć, niektórzy się nawracają, niektórzy odnajdują Boga, albo się w rodzinach godzą. Nastolatek to taka osoba, która nagle zaczyna oddzielać siebie od rodziny. Ona widzi i chce czuć ogromną niezależność. Ona wręcz musi to zrobić. Każde dziecko potrzebuje poczucia władzy. Nawet roczne dziecko potrzebuje poczucia władzy. Posiadać, czuć, że ono ma władzę. Dwulatek ogromnie tego potrzebuje. My mamy w sobie tą naturalną tę potrzebę i chcemy mieć władzę, chcemy coś znaczyć. Potrzeba znaczenia. To jest ogromna potrzeba znaczenia u każdego człowieka. I tak bardzo się buntujemy, kiedy nie czujemy się ważni. Patrz na mnie, no patrz na mnie, jak do ciebie mówię. Szarpie małe dziecko za nogę. Patrz na mnie. No przecież cię słucham. Nie słuchasz mnie, bo na mnie nie patrzysz. Tak? Dopiero jak tata odłoży gazetę, mama odłoży ścierkę i patrzymy sobie w oczy, to wówczas dopiero ta osoba, z którą rozmawiamy, czuje się ważna. Bo nie robi dwóch rzeczy naraz. Musimy robić jedną rzecz naraz. Jeżeli rozmawiamy z drugim człowiekiem, to tylko z nim rozmawiamy. Czyli poczucia bycia ważnym.
I oto poczucie bycia ważnym, to poczucie, spełnienie tego pragnienia walczy każdy człowiek, bo to jest mu potrzebne do rozwoju, to jest mu potrzebne do tego, żeby sam siebie szanował, akceptował. Poczucie bycia ważnym. Zobaczcie, jak dzieci w szkole, jak na przykład wielokrotnie podnoszą rączki, ale nauczycielka nie mówi. No Jasiu, no omija to dziecko. To ono, nie czując się ważnym, przestaje się chcieć uczyć. Ono, nie, tak pani tak mi nigdy nie bierze do odpowiedzi. To ono po prostu nie ma tej chęci korzystania z lekcji w pełni, bo poczuło się nieważne. I tak samo jest w rodzinie. Jeżeli rodzic wybiera na przykład dziecko, no jak ten, jak Stasiu coś powie, to na pewno jest okej. Okay. Nie, ale jak się Kasia odezwie, to nie ma czego słuchać. To coś jakiej głupoty na tym zawsze mówi. Przecież to w ogóle jest nierealistyczne. My musimy pokazywać, to jest nasz obowiązek rodzica, że człowiek, który przy nas wzrasta, ale również współmałżonek, jest osobą ważną. Jeżeli tak będzie myślał o sobie, że jest dla nas ważny, to on się będzie chciał rozwijać, starać się być lepszym, będzie chciał pokonywać swoje własne trudności, będzie chciał zrobić coś dla nas, będzie chciał nas ucieszyć. No bo jeżeli ja wiem, że jestem ważna dla mojej przyjaciółki, nie? Jak mam takie uczucie i wiem, że jestem dla niej ważna, bo ona mi to o tym mówi, ona mi to pokazuje, to ja znajdę czas na spotkanie z nią. Żeby nie wiem, co znajdę. Choćbym się nie wyśpiała, ale znajdę. Bo to poczucie buduje mnie i ja wiem, że ona czegoś ode mnie oczekuje. Ja mogę coś jej dać, obdarować ją. A obdarowywanie drugiego człowieka najbardziej podnosi poczucie własnej wartości. Nic innego nie robi tego tak mocno. Obdarowywanie. Dajesz, a dostajesz. Satysfakcja taka. To jest od Pana Boga po prostu. On tak sprawił, że my, dając cząstkę siebie, jakby ofiarowując siebie, czyli to jest to umieranie, to jest o tym zbożu, tam jak nie obumrze, to nie będzie plonu. Oddaje część siebie, ale dostaje dużo więcej. Więc popatrzmy, ile my z siebie dajemy. Czy ciągle dajemy, czy jesteśmy osobami, które dają czas, energię. Oczywiście dzieciom też trzeba dawać pieniądze, wiadomo, że trzeba je ubrać. Nie? Trzeba na nie popatrzeć, trzeba mieć dla nich cierpliwość. Ile ja mam cierpliwości dla nich, dla tych moich uczniów, wychowanków, męża, żony. Ile ja mam współczucia, ile ja mam dobrego słowa, ile ja mam dobrych spojrzeń, ile ja mam dobrych gestów, którymi obdaruję. Teraz bym chciała podejść do Państwa i trochę podotykać, mogę? A teraz odwróćcie się do siebie, wszyscy się tak weźcie za ręce, zróbcie to. I na lewo, i na prawo. Ale spójrzcie, to co się dzieje teraz, to jest cud. To jest właśnie pokazane, jak działa dotyk. Otwieramy się natychmiast, buzie się otwierają, zaczynamy rozmawiać. To nas pobudza do życia, nie można się uspokoić, bo ja chcę być w relacji. To jest tylko dotknięcie dłoni, a patrzcie, co się dzieje. Jak w ulu. A było tak cicho. To jest jedna rzecz, spójrz, niesamowita historia się zaczyna dziać. Wszyscy się uśmiechnęli, no nie było osoby, która by się nie uśmiechnęła. Ale ten uśmiech będzie w was trwał. Przestaniecie się uśmiechać kącikami ust, ale tak naprawdę uśmiechacie się jeszcze wewnątrz. I to długo będzie trwało, to jest niesamowite. To jest nowe doświadczenie i wyobraźcie sobie, że zrobiono takie badanie naukowe, teraz jest taka możliwość, że się bada mózg, to jest rezonans funkcjonalny, rezonans mózgowy, który pokazuje, że nowe doświadczenie, jak się czegoś uczymy, to zaczyna zmieniać naszą biochemię mózgu już w pierwszych milisekundach. I trwa potem, w zależności od natężenia tego doświadczenia i tego, czego się uczymy, od kilkunastu minut u nastolatków do wielu godzin. Czyli takie dotknięcie, które jest doświadczeniem innego człowieka, tak? Więc jeżeli patrzymy komuś w oczy, tak jak mówiłam wam w poprzedniej godzinie spotkania, że jak patrzę komuś w oczy, to ja widzę, że on jest inny, że on jest innym człowiekiem. To jest jakiś lęk, bo ja się muszę z nim zmierzyć.
Może mnie oceni, może mnie nie oceni. Twierdzę, że mnie nie ocenicie, ani ja was nie oceniam, więc już to, ten lęk usuwam, ale na stale tak strasznie się boi oceny. Bardzo się boi oceny. Tak? Musimy go przygotować do tego, żeby się tak strasznie nie bał, bo jak się będzie bardzo bał oceny, to się nie rozwinie właściwie. Więc zobaczcie, co się dzieje. Zwykłe doświadczenie z dotykiem rąk, czyli ja się zmierzę z czyjąś innością, z jego bogactwem, to jest doświadczenie. Ja jakoś w jakiś sposób ściskam te ręce, ale ktoś ściska je też inaczej. Zwykły dotyk rąk. On się uśmiecha do mnie. Ja się uśmiecham inaczej, ten ktoś się uśmiecha inaczej. On jest po prostu skarbnicą wiedzy. Ale już to doświadczenie bycia z innym człowiekiem pozwala mi poznać siebie. Czy ja mogę być przy nim bezpieczna i mogę być sobą, czy też nie? Czy ja mogę się roześmiać i mieć głupawkę przy nim, czy muszę być powściągliwa? Tak? Bycie z drugim człowiekiem dla mnie doświadczeniem. I to doświadczenie już zmienia pracę mojego mózgu. Jeżeli odczuwam przyjęcie, pan Andrzej bronił się trochę przede mną. Nie przyjmował mnie tak szczerym sercem, bo blokowała go żona, która była obok. Wiecie, tu chodzi o takie Boże przyjęcie. Nie? Boże przyjęcie. Pan Jezus też miał przyjaciółki, tak? Marta, Maria Magdalena. No, chodziła za nim po całym świecie, pod krzyżem stanęła. Można być, umierała razem z nim. I wcale jej tego nie bronił. Najwyraźniej miała tam być, skoro była. Kobiety w życiu Jezusa były bardzo ważnymi osobami. Tak jak i mężczyźni. A nawet ich pod krzyżem było więcej niż mężczyzn. Były wierniejsze. Bo żyją sercem. Zdobywają innych ludzi. Więc zobaczcie, takie zwykłe doświadczenie. Ale jeżeli mamy w pamięci i myślę sobie, że to nam pokazuje biochemia. Biochemia i dzisiejsza medycyna, że doświadczenie uczenia się czegoś nowego pracuje w nas tak długo, że potrafi przestroić nas na tak długo, to jakże warto wszystko robić w radości, jak warto w ogóle robić nowe rzeczy i zachęcać dzieci do doświadczania życia, ponieważ to tak bardzo zmienia ich mózgi. Mówię o rozwoju, o pozytywnym wpływie, tak? Czyli zachęcamy do zdobywania wiedzy, kierujemy dzieci ku zdobywaniu wiedzy. Jesteśmy tymi motorami, które cały czas prowadzą dzieci do rozwoju, do rozwoju. Robię tylko takie rzeczy, mówię tylko takie rzeczy, które będą zachęcać ich do rozwoju, bo może właśnie w moim domu będzie przyszły papież albo jakiś, nie wiadomo, naukowiec, laureat Nagrody Nobla, ktoś wielki. Dlaczego ma nie wyrosnąć w moim domu? Może wyrosnąć. Tak mam wychowywać moje dziecko, żeby wykorzystał wszystkie swoje możliwości i może zostanie kimś wielkim dla świata. Ja tak sobie myślę o moich dzieciach. Ja bym bardzo chciała, żeby one były wielkie dla świata. Wszystkiego się nauczą beze mnie, ja ich języków nie nauczę. Ale mogę nauczyć wrażliwości na innych ludzi. Tego mogę nauczyć. Mogę nauczyć wiary w Boga, pokazać, jak to się robi, jak się żyje Bogiem. Tego mogę nauczyć. Mogę nauczyć, pokazać, jak się przebacza. Trudne, szalenie, ale mogę. Co mogę? To chcę zrobić jak najlepiej. I to doświadczenie wam pokazuje, to był drobiazg, moi drodzy, to był drobiazg. Ale teraz, gdybym na przykład was poprosiła o inne doświadczenie, spójrzcie na siebie, ale nie chcę, żebyście to robili, tylko sobie to wyobraźcie, że robicie. I bądźcie dla siebie strasznie surowi i odpychający. Niech wasze twarze to wyrażą. Makabra. Ale moglibyśmy zrobić takie doświadczenie. Tylko nie chcę, żebyście mieli je w pamięci. Ja nie chcę tego dla was. Czyli tak jak na przykład zachęcam was do tego i siebie samą, myślę, że tutaj jest taka atmosfera, bo to, co zrobiliśmy przed chwilą, to było przyjęcie. Czyli przyjęcie całym sercem drugiej osoby. Nieważne, jaką ma fryzurę, czy ma okulary, czy nie, jaki ma kolor włosów, jak jest ubrana, jaki ma dezodorant albo perfumy na sobie w dniu dzisiejszym, czy mi pasują, czy nie pasują. To jest nieważne. Przyjmuje drugiego człowieka, tak jak go Pan Bóg stworzył, z jego upodobaniem, z jego charakterem, z jego miłością do tego, co lubi i co kocha. Ja go po prostu przyjmuję. To jest mój obowiązek człowieka, przyjąć drugiego człowieka. I ten gest wyciągniętych rąk i takiego serdecznego uścisku to było właśnie to. Z uśmiechem akceptującym. Czuj się przy mnie bezpiecznie. Ja Ciebie akceptuję. Anioł Pański, Maryjo, towarzysz nam. Wiesz, że to trudno jest przerwać. Będę się za nami modlić, Maryja. I
To jest właśnie takie doświadczenie. A teraz jak sobie byście sobie wyobrazili te takie rozgniewane, zagniewane twarze, czyli odpychające, i sobie uruchamiamy w myślach tak. Nie pasuje mi jego sylwetka, jego zarost na przykład, bo nie lubię brodatych. Naprawdę lubię, ale tak. W zależności co komu pasuje. Albo, nie wiem, jego ubranie. Rozumiecie? Mój styl nie musi być stylem drugiego człowieka. No ja mam jakiś swój, a ktoś ma inny. Ale bardzo wiele jest ocen. My żyjemy w świecie, który ciągle ocenia. Ciągle ocenia. Odrzuca i ocenia. Więc gdybym przybrała wyraz taki, że mi nic nie odpowiada w tobie, to ja to będę miała wypisane na twarzy. Nic mi w tobie nie odpowiada. W ogóle nawet twój kolor oczu mi nie pasuje. Ja lubię tylko i wyłącznie ciemne, a ty masz niebieskie. Po prostu, no, beznadzieja. I jak będę miała to wypisane na twarzy, to ta osoba, która będzie ze mną przebywała, ona spojrzy na mnie i powie, o, nigdy więcej do niej nie podejdę. Ucieknę jak najdalej, gdzie pieprz rośnie, nie? Nie chcę mieć jakiegoś takiego w swoim otoczeniu. I wiecie co? My możemy być tacy odpychający, nawet o tym nie wiedząc, uprzedzając się do ludzi. My się możemy również uprzedzić do własnego dziecka. Ponieważ na przykład byliśmy tak wychowani, że zawiedliśmy własnych rodziców, bo oni byli tak wychowani, że również zawiedli swoich rodziców, bo ich rodzice mieli taki program, że oni chcieliby, żeby ich dziecko tak i tak i tak się zachowywało, najlepiej to, żeby i tak wyglądało, może w ogóle miało być dziewczynką, a jest chłopcem, jest już w ogóle dramat straszny, no ale jakoś zaakceptowali płeć i potem to miało być, a nie było. Więc rośli w takim rozczarowaniu wobec własnych rodziców. Nie byli przyjęci do końca. W związku z tym nie mogli przyjąć nas. I ja nie mam tego doświadczenia, na przykład, tak? Bycia przyjętym w całości, taką jaka byłam przez moich rodziców. Tak może być. Więc ja nie potrafię przyjąć własnego dziecka. Chcę wam powiedzieć, żebyście nie mieli poczucia winy. Najgorszą rzeczą w wychowywaniu własnych dzieci jest poczucie winy rodzica i wychowawcy. Ponieważ wtedy dziecko nie może się na takim rodzicu oprzeć. I nastolatek, który sam nie radzi sobie z własnymi emocjami, a nie radzi sobie zupełnie, nie może oprzeć się na takim rodzicu. Każde dziecko chce, żeby jego rodzic myślał o sobie dobrze, bo wówczas jest bezpieczny. Jeżeli rodzic powtarza, jestem beznadziejną matką, jestem beznadziejnym ojcem, nic nie potrafię, jeszcze mówi to głośno wobec dziecka, to dziecko myśli sobie, no to gdzie ja pójdę? Na kim ja się oprę? Jak ja mam beznadziejnego ojca, beznadziejną matkę, to kto mi pomoże? Ja się czuję beznadziejny. No dramat, no to tylko i wyłącznie się upić. Albo się narkotyzować, bo jak sobie wezmę marihuany, to mam odlot trochę milżej. Tylko, że jak robię to za często, to się zaczynają pojawiać problemy. Na całe życie, niestety. Coraz więcej młodych ludzi jest uzależnionych od marihuany. Uzależnienie będzie po kolejnej przerwie prawdopodobnie. To jest po prostu dramat. Marihuana wysuwa się na plan pierwszy. Tytoń. Już nie tak często, ale marihuana jest coraz powszechniejsza. Alkohol coraz powszechniejszy. Uzależnienia od tabletów, od smartfonów. Dramat. Jaka destrukcja osobowości. Ona się w ogóle nie może rozwinąć. Też będziemy o tym mówić. Bardzo poważny temat. Stres, zabójca numer jeden w dzisiejszym czasie, w dzisiejszym świecie. Nastolatki nigdy nie były tak narażone na stres, jak jest teraz we współczesnym świecie. One sobie absolutnie z tym nie radzą. Są kompletnie bezradne, moi drodzy. Więc jak mają być warsztaty, to warsztaty. Tak, to co zrobiliśmy, to była próba przyjęcia. To czego nie zrobiliśmy, i dobrze, że nie zrobiliśmy, to była próba odrzucenia. Pamiętajcie. Jak patrzycie na siebie samych w lustrze, macie siebie akceptować, bo jak nie zaakceptujecie siebie, nie zaakceptujecie nikogo. Nikogo. Ani żony, ani matki, ani córki, ani syna. Nikogo. Ani ucznia, ani sąsiadki. Dlatego to przykazanie jest pierwsze i najważniejsze. Jak nie masz miłosierdzia dla siebie samego, ty jesteś dla siebie najlepszym przyjacielem. Znasz się najlepiej.
Andrzej, czy ktoś zna twoje myśli? Nie, tylko ty i Bóg. On wie więcej o tobie niż ty sam. Ale patrzymy z takiego życiowego punktu widzenia, tak jakbyś nie był wierzący, tak, na przykład. Bo takie warsztaty praktycznie są dla wszystkich. Niezależnie od tego, kto jaka rasa i czy wierzący, czy niewierzący. To jest wszystko to samo. Biochemia mózgu jest taka sama. Więc jeżeli ty swoje myśli znasz najlepiej, to ty wiesz, jakie masz intencje. I dobrze wiesz, co powoduje, że ci nie wychodzi. Ja dobrze wiem, co powoduje, że mi nie wychodzi. Ja sobie tyle rzeczy planuję, mówiłam wam. Też mam marzenia. Wiem, co mi nie wychodzi. Wiem, co jest tego przyczyną. Ale wiem, jak bardzo dobrze chcę. I wy też to wiecie, jak bardzo dobrze chcecie. Znacie swoje lęki. Znacie swoje pragnienia. Znacie swoje ograniczenia. Najlepiej je znacie. Możecie zakładać maski i grać przed innymi mądrzejszych niż jesteście, albo bardziej odważnych, albo bardziej zdecydowanych, ale tak naprawdę macie w sobie serce gołębia. Bo to, jacy jesteście dzisiaj, jako rodzice, jako nauczyciele, wychowawcy, ja jako lekarz, człowiek, nie zależy tylko ode mnie, od mojej dobrej woli. Zależy od moich wychowawców, którzy prowadzili mnie całe życie. Od tego, co oni mówili na mój temat. Od tego, jak się zachowywali przy mnie, jak mi pokazywali, czym jest miłość, jak mi pokazywali, czym jest przebaczenie, albo lepiej, jak mi pokazywali, jak nie można dostać przebaczenia, jak nie można dostać miłości, że trzeba na nią zapracować, że trzeba na nią zarobić, a przebaczenie, no może za tydzień, po tygodniu cichych dni. Tak? Rozumiecie? Więc chcę wam powiedzieć, żebyście nie się czuli winni, że do tej pory zachowywaliście tak, jak się zachowywaliście, że zrobiliście tyle błędów. Każdy błędy robi. Wszyscy grzeszymy. Wszyscy. Bo jesteśmy skażeni grzechem pierworodnym. I nie będzie inaczej. Do śmierci będziemy się poprawiać, grzeszyć. I tak będzie. Ale my mamy dążyć do doskonałości. I o tym mówimy. Nie zrobimy wszystkiego doskonale, ale jak wiem, do czego dążę, to jest większa szansa, że ja zrobię więcej w tym kierunku. I za to nam dzieci będą wdzięczne. Bo jak one dorosną i staną się dziećmi, to sobie przypomną to wszystko. Na wszystko jest czas. I one wtedy docenią nasze wysiłki. Więc się nie martwcie teraz, że wam nie wychodzi, że dzieci krzyczą, że są smutne, że wam mówią wam, że was nienawidzą, bo często dziecko to mówi. Z tobą się mama nigdy nie może nagadać, niczego nie rozumiesz. Niech tak mówi. Ale za 20 lat wieczność jest wieczna. Co to jest 20 lat? Jesteśmy nieśmiertelni. Spotkamy się kiedyś tam na górze, sobie przypomnimy, zbierzemy się przy jakimś może ognisku, nie wiem, czy tam ogniska będą, sobie pamiętacie, jak było na tym spotkaniu? O, ja z tym moim nastolatkiem, to miałam potem jazdy takie, ale było mi trochę lżej. Ja sobie pomyślę, wrócę do domu, no mój 17-latek, mój najmłodszy ma 17 lat, Józef, właśnie w całą noc dzisiaj w pokera grał z kolegami. Uzależnienia o pokerze też będzie. Dopamina wydzielała mu się całą noc w mózgu. Taki hormon pobudzający do życia. I o tych uzależnieniach od dobrego słowa chcę mówić przede wszystkim. Cały czas do tego zmierzam, bo wiecie, nasze spotkanie nie da wam wiedzy wystarczającej i takiej medycznej, bo za mało czasu jest na to, prawda? Chodzi o coś innego, żebyście poczuli, że jesteście zdolni wszystko zmienić. Że macie taką władzę, że macie taką moc rodzicielską, że jesteście dorosłymi ludźmi, którzy korzystają z mądrości. Że wy się kierujecie w życiu bardziej rozumem i umysłem niż emocjami. No bo to przychodzi z wiekiem. A wasze dzieci nie. Wasze dzieci kierują się emocjami. Nastolatek żyje emocjami. Tylko i wyłącznie. Z rozumu korzysta rzadko. Bardzo sporadycznie i to jeszcze przy dużej zachęcie rodziców. Prawda? Doszuka się, że on też potrafi myśleć, ale dorosły musi mu w tym pomóc i musi go zachęcić. Wiesz, tak sobie myślę, że ty jednak potrafisz. Ja wierzę w to, że ty potrafisz sam mądrze podjąć decyzję. Zastanów się nad tym. Takim tematem myślisz sobie, tata powiedział, że ja potrafię podjąć mądrą decyzję. To może i potrafię. No i zacznij się zastanawiać, jak to rzeczywiście jest.
dużo, dużo ufności, dużo, dużo zaufania. To jest bardzo, bardzo ważne, żeby pokazywać młodzieży, że się im ufa. To była metoda wychowawcza księdza Bosco. Mówiłam o tym też tam w szkole ojca Pio, więc pewnie jak będziecie mogli odsłuchać, to odsłuchacie, ale dla mnie to jest bardzo ważne. I taki przykład mocno mówiący o tym, jak wielkie znaczenie ma zaufanie. Przyjął ojciec czy ksiądz Bosco kolejnego wychowanka do oratorium, złodzieja z ulicy. I dał mu dużą ilość pieniędzy. Mówi, słuchaj, idź kup chleb dla nas wszystkich. Chłopak zatarł ręce. Fajnie. Idę. No i mógł zrobić dwie rzeczy. Mógł uciec z tymi pieniędzmi i mógł wrócić. I się bardzo mierzył z myślami, co ma zrobić. Jego zwyczajem było kradzenie i uciekanie. Bo to tak bardzo prosto. A potem miał za co żyć. Ale tym razem pomyślał sobie, no ale przecież on mi tak zaufał, a może ja potrafię nie zawieść zaufania. Na zasadzie wręcz eksperymentu. I kupił ten chleb, wrócił do oratorium. Wiecie, jaka była radość? Wszyscy się cieszyli, gratulowali mu. Super, dałeś radę. Potem się przyznał, jakie miał myśli. Przez to, że dostał taki dowód zaufania, że mu zaufał, nie poszedł go śledzić nikt. Rzeczywiście mógł uciec. Niektórzy uciekali z tymi pieniędzmi, ale ten wrócił. I to był taki moment w jego życiu, bardzo istotny, że ktoś mu zaufał, czyli z takim szacunkiem podszedł do niego i on zaczął sam bardziej siebie szanować i wierzyć w siebie, że jeżeli tu dał radę, to i może zawodu się nauczy. A może zostanie tym szewcem albo kimś tam innym. Tam oratoria uczyły też pracy.